strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę i wezmę was ze sobą na naszą leniwą niedzielę i coś porobimy. Właśnie wstaliśmy, Mati montuje odcinek, który wejdzie właśnie dzisiaj, a ja jadę do sklepów, bo dzisiaj jest niedziela handlowa i jadę po jakieś rzeczy na śniadanko, coś dobrego sobie zrobimy. Potem pójdziemy do stajni. Jeszcze nie mam planu, co będziemy dzisiaj robić, ale chciałabym źrebakom przymierzyć siodła. Takie, wiecie, bez popręgu ani nic. One już miały i derki, i czapraki. Prima miała na sobie hot doga, krzesło. Także siodła w ogóle nie zrobią na nich wrażenia. Ale chciałabym tak po prostu założyć im na grzbiet i zdecydujecie, czy lepiej do Primy pasuje brązowe czy czarne siodło i do Lovki czy brązowe czy czarne siodło. Także to na pewno dzisiaj zrobimy. No a tak to nie wiem, nie mam jeszcze planów, po prostu chcę wam nagrać luźnego vloga z luźnej niedzieli, bo wiem, że wy takie bardzo lubicie, a ja ostatnio mam mega dużo energii i zapału do robienia różnych rzeczy, bo pani Ania, która leczy nasze konie, wiecie, pani Ania od ziół, pani Ania Natura Sanat, wzięła się za leczenie mnie od nowego roku, bo wiecie, nowy rok, nowa ja, zaczynam ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, w ogóle mówię wam to w sumie od dwóch vlogów. I pani Ania też ułożyła suplementację dla mnie pod moje dolegliwości i biorę już ją jakoś półtora tygodnia i czuję się wyśmienicie. Prawda, wróciła moja energia, mimo że jest brzydko na dworze, mimo że jest szaro, buro, pochmurnie, wiecznie, ja mam energię jak nigdy. A przez ostatnie miesiące, jak było tak brzydko, to ja tylko chciałam leżeć w łóżku. Także pani Ania postawiła mnie na nogi. Czuję się z dnia na dzień coraz lepiej i przez to mam o wiele, wiele, wiele chęci więcej do nagrywania dla was odcinków. Także no, dlatego nagrywam. Podjechałam właśnie do mojej ukochanej kawiarni, cukierni i piekarni w Łaszkowiach w Puszczykowie. Serio, najlepsze rzeczy. Dobra, mamy pieczywo, mamy bułeczki, mamy rogaliki, mamy coś słodkiego. Teraz idziemy do marketu po rzeczy na sałatkę i pokażę wam, jak robię moją cudowną sałatkę. Ogólnie ja do tej piekarni mam jakieś 10 minut, czasem 15 minut, jak są korki, ale ja po prostu uwielbiam te bułki i te rogale. Po prostu są idealne w smaku i ja mam wokół swojego bloku pełno sklepów, Żabek, Biedronka, Lidl, Netto, wszystko po prostu tam jest, ale no ja nie mogę przełknąć pieczywa z marketu, no nie wiem, to dla mnie tak sztucznie smakuje i w ogóle po godzinie te bułki są no tak gumowate z tych marketów i tak niedobre, a te bułki od Błaszkowiaka no po prostu najlepsze na świecie, a rogale no kocham, dlatego wolę czasem pojechać trochę dalej, ale serio zjeść idealne w smaku pieczywo. Witam w mojej kuchni i zapraszam do zrobienia ze mną najlepszej, najzdrowszej sałatki i najprostszej do zrobienia, nawet ja ją zrobię. Mamy tak, miks sałat klasyczny z Lidla, mini mozzarelle, pomidorki koktajlowe, pomidorki suszone i sos koniecznie włoski, bo jest najlepszy, bo włoski. A, jeszcze jedna rzecz, oczywiście włoski grana padano. Cała sałatka pyszna, gotowa, smacznego. Dobra, jemy szybko i lecimy do stajni, bo zaraz 14 i trzeba sprowadzić źrebaki. A ja tutaj przy okazji jeszcze sprawdzałam film, który Mati zmontował i zaraz wleci na kanał. Dzień dobry, źrebaczki! Idziemy na obiadek? A co ty już kopiesz, co? Co ty już kopiesz? Już chcesz iść, tak? Co tam, księżne? Brudne? Pietrucha dla Primusi. O Jezu, no ugryź jak matka. To zaraz też dostaniesz. Dobra, chodź Primusia, wrzucę cię tutaj do żłoba. Luż, Dylusia. Masz, dla ciebie taka wielka, gruba. Taka gruba jak ty. No, ugryź mocno. Dobry koń. Chodź, tutaj też masz. Zjadłaś wszystko? Proszę dojeść obiad. Tu, z pietruchą. I Lovka też. Dla Lovki muszę takie najcieńsze. Ten mały pyszczek. O, to będzie git.
O, ty też dostaniesz. No chodź, proszę. Widzicie? Lovka to jest po prostu takie delikatne stworzenie. Nie umie ugryźć. No. Chodź, tu do żłoba, chodź. A ty co? Już zjadłaś? Czekaj, zaraz dostaniesz. No Lovka, no pojdła ci wpadło. Oddaj to. Tu masz. Masz jeszcze dwie. Tu jeszcze będzie dla Lovki. Masz, męcz się. I ostatnia jeszcze dla Dilutki. Łe. Trzymaj pietruchę. No, smacznego. Tak, kochani, pudełka się znowu skończyły. Znowu je trzeba robić. Co 3 dni taka rutynka. W ogóle znowu muszę tu posprzątać, bo jest, tak bym chciała utrzymywać porządek. Ale no nie idzie, no. No nie idzie. Zawsze się robi bałagan. Zobaczcie, jaka przepiękna pogoda się zrobiła. No cudownie, nie było bez żadnej chmurki, tak nagle się pojawiło. Więc wzięliśmy dziewczynki na spacer, na trawkę po Rio. Tam jest kafe, tu jest taki duży plac. I tutaj coś planuje zrobić właściciel stajni, ale zobaczymy, czy zrobi. Jak zrobi, to będzie super. No i Prima je trawkę, a Lovka jeszcze nigdy nie była na trawce tak na dłużej i tak dalej, więc ona na razie nie chce iść z trawy, bo jest tak najarana. Ta Prima to już mega często chodziła z nami na takie trawki, no a Lovka jeszcze nie. Także musi się z tym oswoić i musi wiedzieć, że jak jest trawa, to trawę się je. Tak jak Primusia. No ale jest przepięknie. No ale nie możemy, bo chcieliśmy najpierw je dać na ich padok, żeby sobie poczilowały do wieczora jeszcze na padoku. Ale teraz rozwożą wodę, więc musimy poczekać, aż skończą rozwozić wodę. Potem je jeszcze damy. Lovka zamieniła się w ogiera dosłownie. Poczuła wiosnę. I naprawdę, nawet nasza behawiorystka powiedziała, że Lovka ma bardzo ogierowate zachowania. I że u młodych klaczek nigdy takich nie widziała. Szczególnie to na początku, co było atakowanie ludzi i tak dalej. I właśnie takie odpały. Ona tam widzi, tam z tyłu jest źrebna klacz, która za miesiąc rodzi. I ona na nią tak reaguje. Jak po prostu ogier. Słyszycie to? Ogier kita w górze. I idzie. I więc my powinniśmy z nią jechać na wystawę ogierów, nie klaczy. Tymczasem Prima. Dajcie mi w spokoju jeść trawę. Ja chcę trawę. Ale wiecie, co jest plusem? Że ona już nie próbowała zaatakować Matiego, bo zazwyczaj jak się tak odpalała, to zaczynała przebiegać po ludziach. Więc to jest plus, że po prostu odwala, ale nie na człowieka. Taki to jest typ konia, jest bardzo, bardzo gorąca. Jak jakikolwiek specjalista do nas przyjeżdża, na przykład fizjo ostatnio, czy jakiś weterynarz, ja mówię o papierze Lovki, jaki ona ma papier, to wszyscy mówią: Boże, co ty kupiłaś zatykającą bombę? No i jakby papier mówi sam za siebie, że to jest stykająca bomba. Taki temperament konia. Weszliśmy na halę, aby ogier dał upust swoim emocjom. Ogier! Musia, ty chciałaś iść trawkę, nie? Ten głupi ogier ci nie pozwala. Uważaj, będziecie kryć zaraz. Jezus. No ho, ho, jaki kus. Ho, 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 ho. Co ty znowu zrobiłaś? Rozbierasz ojca? Zobacz, tata ci plac załamuć ustawia. Z racji tego, że Lovci się rotują do środka przednie nóżki, to fizjoterapeuta dał jej ćwiczenie, które właśnie teraz z Matiem próbuje robić, a mianowicie musi stanąć po jednej stronie drążka jedną przednią nogą, a drugą po drugiej stronie drążka. Widziałam już to ćwiczenie w książce i na razie nie ogarnia. 2 razy już zrobiła. Na razie nie ogarnia, o co chodzi. O, o to chodzi, Prima! Właśnie takie coś z Lovką mamy robić, aby koń szedł
między drągiem. Pięknie, Lowka. Pięknie. Pięknie. Umiesz sama z siebie. No i ulubiona zabawka. Czyli bawimy się w kota. I łapiemy włóczkę. Sama tak stanęła. Jedna noga po tej, druga po tej. Dobrze, Lówka, o to chodzi. Tak masz stać. A tu mamy kota. Dalej, prima. Drugiego kota. Boże. Dobra, czas przymierzać siodła. Tutaj już mam czarne ujeżdżeniowe i brązowe skokowe. I zaczynamy od primusi. Zobaczymy i wy zadecydujecie, w którym kolorze wygląda najlepiej i jaki będzie miała w przyszłości sprzęt. Czy brązowy, czy czarny. Zaczniemy od siodła czarnego. Prima, zobacz, to jest siodło. Ale ty będziesz miała wyrąbane. To jest siodło i tak czarny sprzęt wygląda na primusi. Dajcie znać, czy ładnie. Teraz moje piękne, czekoladowe, brązowe siodło. Ja uważam, że to będzie ładniej pasować. Primusia. No, ja uważam, że Primie jest dużo lepiej w czekoladowym sprzęcie. Tak jak będzie, tak jak miała Dilusia, to córeczka będzie miała po mamusi sprzęt brązowy. Dajcie znać i teraz będziemy przemierzać Lowce, która już tam czeka. Ja jestem za brązowym. Ja też. A Mati, co myślisz o tym? Czarny. Nie. Teraz mamy Lowkę i uwaga, Lowcia, to jest siodło. To jest siodło, tak? Siodło, nie gryziemy siodła, siodło zakładamy na plecy. O. No nic sobie z tego nie zrobiła. Tak czarny sprzęt wygląda na Lowce. W ogóle na Primie te siodła już wyglądały tak, jakby było ok, a u niej to widać, że jeszcze takie dużo, dużo za duże. Dobra, Lowcia. Teraz idziemy po brąz. Lowcia, to jest drugie siodło skokowe, tak, brązowe. Uwaga, Lowca. Nie, uważam, że kompletnie nie. Nie, dla Lowki będzie musiał być sprzęt czarny. Kompletnie w ogóle się gryzie ta sierść z tą czekoladką. Chyba, żeby było takie brązowe, takie koniakowe, takie jasne, to może. Ale czekolada uważam, że odpada. To wyznaję czarny lub koniakowy, a dla Primy czekoladka. Ale tu ludzie mają głosować, a nie ty. A czy no ja tak uważam, ale wy dawajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie. A jeśli chcecie, to w następnym odcinku przymierzymy im te siodła z czaprakami. Dajcie znać, czy chcecie. Ej, ale wielkościowo też nie jest jakieś zło. Patrzcie, jaki jest przepiękny zachód słońca. Coraz dłuższe dni, coraz ładniejsze, coraz cieplejsze. Lowka, co ty robisz? Lowka znalazła coś. Co, Lowka znalazła skarb. Masz, tato, znalazłam skarb dla ciebie. Lowka chciała wyjść na spacer z Matim, prawda? I wygrzeć się w pięknych promieniach zachodzącego słońca, bo Lowka tak pięknie wygląda właśnie w tym golden hour. Tak jej się pięknie pomarańczowo świeci sierść. O, teraz zobaczcie. No cudo. Cudo. O, teraz. Widzicie to, jaki pomarańcz na tej sierści. Błyszczący. Co ty kopiesz? Czemu ty musisz wszystko kopać? Uważaj. O, teraz ci pyszczek pięknie oświetla. Jak wącha gówno. Nieprawda. Zaraz wam powiem, co ten głupi koń znowu zrobił, ale teraz Magda jej goli potylicę, żeby ultradźwięki lepiej zadziałały. Patrzcie to. Spójrzcie na podkowy, co tu jest nie tak. Nie ma noska. Czajcie to, że jej się zsunęła ta podkowa. Nosek jej się wbił tutaj w kopyto od spodu
I będziemy jej teraz wyciągać tą podkowę i patrzeć, czy trzeba dezynfekować, czy co. Ja! Masz mózg na wierzchu, co nie? Masakra! Pięknie. Pięknie. Co jest ciepła? No, noga. Ta noga? No. Co jest ciepła? Ja nie chcę, ale stan zapalny pójdzie. Tu musisz bardziej wstyk. A musisz najpierw chyba gwoździe. Nie, gwoździe nie. Ona... Weź najpierw z tej strony. Nie, bo mnie denerwuje. No to też. Żebym ci oka nie mówiła. To muszę dzwonić do beta o przeciwzapalne. Zobacz, czy ten, czy to było wbite w kopyto? Tak. Było. Mają gwoździe, tylko że to z jednej strony. No właśnie, nie ma gwoździe z drugiej strony, no, kompletnie. Nie? Bo nie chcę jej... Puść. Ja nie chcę jej też uciąć tego gwoździa, nie? To weź jak same gwoździe wyciągnij może z kwiatu. Jest? Jest. Jak, jest dziura? No. Ja pierdzielę. Ale w ogóle nie miała tych paczków. Ale gwoździe nie miała, wszystkie tu wyszły i dlatego jej wpadło. Ale to jest, jakby jej się teraz rozdziela w ogóle ten. To trzeba umyć i zdezynfekować. No bo jej się tu wbiło, bo tu gwoździe, no, gwoździe jej wyszły. Wszystkie. Umyłam jej od spodu wodą z błota tą dziurę. Tutaj ma dziurę w kopycie. Trochę właśnie tak to kopyto grzeje. Ale weterynarz będzie dzisiaj do innego konia, także już dzwoniłam, że przy okazji zostawi jej przeciwzapalne, aby nic się tam w tym kopycie nie rozwinęło. Masakra, Dila, masakra. Ale jest ładnie. Idziemy jeść. No końcu. Dobra, właśnie pan weterynarz już odjeżdża. Słychać tam auto. No i Dila ma piękny opatrunek na kopytku. Powiedział, że no, głębokie wbicie nie było, ale tam drobny stan zapalny się już zrobił, bo kopyto no grzało. Także dostała zastrzyk przeciwzapalny. No i opatrunek, który mam, jest do wtorku, jeszcze przez cały wtorek. I w środę można już przybijać podkowę. Nie, Dilusia, ty musisz zawsze coś wymyślić, nie? I to jeszcze w niedzielę. Niedziela to jest twój czas na choroby. Zawsze. No a teraz już dostała kolacyjkę i sobie pięknie dojadę. A ja już jadę do domu. Tyle miałam z luźnej niedzieli z konikami.